W roku jubileuszu uczelni ważne miejsce w kalendarzu, ozdobionym właśnie naszą studentką, zajmuje dziesięciolecie Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, który powstał na bazie powołanego jeszcze w latach 70. Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii. W tych wszystkich procesach związanych z produkcją czegokolwiek, w tym przypadku mówimy o energii elektrycznej, o produkcie, to mówimy również i o kwestii takiej, że to jest bardzo uporządkowany system. Tam nie można pójść na skróty. Jak pójdzie się na skróty, to reperkusje mogą być nawet i tragiczne. Pod okiem 100 doświadczonych i lubianych nauczycieli akademickich wiedzę zdobywa tu 1000 studentów, którzy uczą się na 4 kierunkach o zróżnicowanych profilach. Są to logistyka, technologia żywności i żywienia człowieka, inżynieria bezpieczeństwa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, której kolebką na polskim rynku edukacji jest właśnie Opole. Obok studiów pierwszego i drugiego stopnia Wydział oferuje także atrakcyjne studia podyplomowe, a także kursy z matematyki i fizyki, skierowane zarówno do maturzystów, jak i studentów, którym różniczka wciąż jeszcze myli się z różnicą. Wydział dysponuje blisko 30 doskonale wyposażonymi laboratoriami. Wśród nich na uwagę zasługuje zwłaszcza Laboratorium Oceny Stanu Technologicznej Warstwy Wierzchniej, gdzie bada się morfologię powierzchni, narzędzia skrawające i analizę procesu skrawania za pomocą unikalnego, jedynego z takim wyposażeniem w Polsce, mikroskopu 3D. Laboratorium Fizyki Kwantowej, czyli pracownia anihilacji pozytonów oraz ultranowoczesna pracownia rentgenowska. Naukowcy nie zamykają się w nich przed światem, ale służą swoją wiedzą, wykonują ekspertyzy i opracowują wdrożenia dla lokalnego przemysłu, z którym Wydział łączy kilkadziesiąt umów o współpracę. Częstymi gośćmi jest w nich także młodzież, zwłaszcza z klas patronackich, objętych wspólnym z uczelnią projektem Urzędu Miasta. Uczniowie szczególnie chętnie odwiedzają Laboratorium Inżynierii Gastronomicznej, gdzie dowiadują się, że inżynier zajmuje się nie tylko projektowaniem robotów, ale też na przykład oceną świeżości ryby. Wydział współpracuje z uczelniami z całego świata, m.in. z hinduską Indian School of Mines, z brazylijskim International Institute for Sustainability, z którym realizuje nowatorski projekt badania biowęgla, czy z Uniwersytetem Mendla w Brnie, z którym od 12 lat organizuje międzynarodowe warsztaty akademickie Rolnictwo, Zdrowie, Technika, Życie. Prorektor czeskiego uniwersytetu, profesor Petr Doleżal, jest pracownikiem naszej Katedry Inżynierii Biosystemów. Po zajęciach studenci mogą korzystać ze znakomitego zaplecza sportowego uczelni i egzotycznej oferty Instytutu Konfucjusza. W ramach programu Erasmus+, mogą też bez trudu wyjechać do jednej z naszych 100 uczelni partnerskich. Nasi studenci znani są na całej uczelni, udzielają się w życiu akademickim i mają ciekawe pasje. Jedni jeżdżą na kole rowerowym, inni działają w kołach naukowych, ekspercie, bezpieczniakach, lokpoincie i żubrze. Politechnika dba o kieszeń studentów, zapewniając jedne z najwyższych w kraju stypendia i miejsca w świeżo wyremontowanych akademikach. Kameralne, ale europejskie Opole to świetne miejsce do nauki, zabawy i pracy, którą nasi absolwenci otrzymują jeszcze przed obroną dyplomu. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki. Nowoczesny, rozwojowy i proinnowacyjny.